Hej, cześć, witajcie moi drodzy, oczywiście w pierwszym odcinku serii pobocznej. Jest to oczywiście Far Cry 1. No, powiem wam, że mam podczas nagrywania właśnie w menu gry 1200 FPS-ów. No proszę, jaka ta gra jest kurde fajna. Dobra, ale dobra, okej. Pokazuję wam jeszcze ustawienia, o właśnie, zaawansowane. Filtrowanie tekstur, to nie wiem nawet o co tu chodzi, szczerze mówiąc. Bardzo wysokie, powiem wam, mam teraz. Nie wiem, czy będzie muzyka mnie czy będzie muzyka za głośno, nie wiem właśnie w tej chwili. Ustawiłem sobie taki dźwięk, może jeszcze trochę sobie zmniejszę, bo mnie ta muzyka w ogóle szczerze zagłusza mnie teraz. Bezwładność broni, o co tu chodzi, nie wiem, nie będę nic tu ustawiał, bo nie wiem nawet o co tu chodzi. Tu mamy... Aha. Dobra. Dobra, to będziemy wiedzieć. Tak mniej więcej. Tu mamy grafikę tako i tako. Opcje gry, tak się nazywam. Model gracza. Nie wiem, o co tu chodzi z tym Jackiem, ale... Nie wiem. Ustawiłem sobie... Noszę... Nie, takiej koszulki nie będę chciał. Nie, 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 nie. Taką... Afrykańską trzeba mieć. Nie wiem, żółta, kurde, nie wiem. Różowa, o. Nie, czekajcie, jacy ludzie mają tam w Afryce takie koszulki? Nie, takie nie. Żeby były dobre z ubraniem, co nie? Czarne? Nie, czarne nie, nie, nie. Niebieskie też mi nie pasują, powiem wam szczerze. Czerwona też nie. Kurde, nie wiem, powiem wam, jakie wybrać sobie. Nie, różowej nie chcę nawet. O taką? Dobra, niech będzie żółta. A co tam? Tak. Moi drodzy, jest to gra oczywiście z 2004 roku, jak to widzicie. Ubisoft, tak zwykle. Ja tak chyba mówiłem wam przy którymś odcinku jeszcze z Far Cry'a 2. Właśnie. Miała być to seria poboczna, co nie, ale postanowiłem sobie ją dać na gówno, co nie. Że jak najszybciej ją skończyć i poprzesyłać. I właśnie poprzesyłałem już te odcinki. Tak, znaczy te odcinki z tej części Far Cry'a będą różnie się pojawiać, tak jak powiedziałem, znaczy tak jak mówiłem kiedyś, to nie w... właśnie w którymś odcinku z Far Cry'a 2 z tej serii właśnie tak miałyby się pojawiać, ale postanowiłem później sobie jakoś, chyba w połowie odcinków, jakoś tak, postanowiłem, że będę ją nagrywać do końca, znaczy na zapas, to nie? I poprzesyłałem ją praktycznie codziennie. Wysyłam te odcinki właśnie. I cóż. I właśnie teraz się zabieram za Far Cry 1. Ja tam właśnie chyba mówiłem kiedyś wam, dlaczego ten bohater nasz ma to malarię, co nie? Nie wiem, czy w jedynce się dowiemy tego, ale nie wiem, czy to dali twórcy tak w tej części dwójce, co nie? Może specjalnie, nie wiem. Bo w jedynce nie wiem, czy była ta malaria, czy nie, wiecie, w Afryce. Bo teraz właśnie będzie akcja trwać tutaj w tej grze też jakoś w Afryce, co nie? Ale tu dużo palm jest tym razem, jak tu widzicie. Dużo domków, powiem wam szczerze. Ale Far Cry 2 mi się podobał bardzo, jak na taką, na takich twórców Ubisoftu. No wiecie, oni robią te gry, no wiecie, słabe, co nie, są. Na przykład jak pamiętacie Assassin's Creed'a, tam Unity chyba. Powiem wam, że tak, nie grałem w te części Assassina, nie wiem. Ale Ubisoft to jest, oj, masakra jest w ogóle z tymi twórcami, co nie? Tych gier różnych. Ale Far Cry, powiem wam, nie była taka zbugowana gra, co nie? Dwójka. Tak jak mówiłem przy podsumowaniu właśnie tamtej części, że się odnawiały te posterunki, co nie? Że się respiły, wiecie. Że się pojawiały z powrotem, wiecie, te ludzie, co nie? Przeciwnicy. To mi się właśnie najbardziej nie podobało. Nie wiem, zobaczymy jak tutaj będzie jeszcze. W tej grze, znaczy w tej części, przepraszam.
w tej grze. No gra też się nazywa, co nie Far Cry. Właśnie. Zobaczymy jak to będzie. Zobaczymy jak to będzie, wiecie, jeszcze. Co jeszcze wam tu dodam? Na pewno będzie odcinków więcej, więcej niż w dwójce. I nie wiem ile będą trwać, jak nie więcej. Nie wiem, zobaczymy jeszcze jak to będzie. Zobaczymy. Ale to będzie seria poboczna kolejna, bo te stare serie zawieszam. Tak jak powiedziałem przy odcinku z Lords of the Fallen, przy pierwszym odcinku właśnie na początku filmu tego, przy odcinku właśnie z tego, z tej gry, powiedziałem, że te serie stare odrzucam. Znaczy zawieszam, co nie? Bo powiem wam, że Risen, ja tam chyba przeszedłem, mi się wydaje, do miasta, co nie? Ale powiem wam, że 6 odcinków nagrałem, co nie? I powiem wam, że ta część Risena, powiem wam, że nie przypadła mi do gustu, szczerze mówiąc. W ogóle mi się Risen nie podobał, bo powiem wam tak, nie miałem nigdy kontaktu z tą grą. W ogóle nie grałem w nią nigdy wcześniej. Wiem, że to już jest stara gierka, ona 10 lat ma. Znaczy może troszkę mniej, co nie? Z 8 ma lat już. No prawie 10, co nie? No właśnie. Ale w ogóle mi się nie podoba ta gra. Znaczy według mnie, co nie? Wiem, bo nagrałem 6 odcinków tej gry, ale na razie zawieszam tę grę, znaczy te serie, co nie? Z tej gry. Na razie się zabiorę, powiem wam, za jakieś nowsze gry. Między innymi Wiedźmin, właśnie chcę skończyć go jeszcze. Właśnie ten Lords of the Fallen. I cóż, i chyba tylko tyle, i Wiedźmina, co nie, tak jak powiedziałem. Właśnie. Tam jeszcze stare, co nie, znaczy stare są serie jeszcze, co nie, do nagrania. Jeszcze chyba jest Most Wanted, mi się wydaje. Do Most Wanted'a wrócę, spokojnie, wrócę. Ale nie w tym roku, tak myślę jeszcze. Na razie chcę skończyć te stare gry właśnie. Znaczy te serie, co nie, te co zacząłem. Właśnie to na przykład zacząłem, co nie, chcę skończyć, ale to będzie poboczne, jak powiedziałem. To nie będzie wrzucane właśnie codziennie, tylko co kilka dni albo co tydzień, nie zobaczymy jak to będzie. Na pewno co miesiąc nie będzie rzucana, nie. Ja tak się nie bawię, że zapominam o tej grze, nie. Co jeszcze wam powiem, kurde. Chyba tylko tyle, wiem, że już długo się rozgadałem. Chyba. Właśnie, moi drodzy. Co tu jeszcze wam powiem, kurczę, chyba wszystko, co nie, powiedziałem na ten temat. Czekajcie, co tam jeszcze mam takiego ze starych serii. Na pewno Risen. Most Wanted, Need for Speed z 2005 roku właśnie. Co tam jeszcze jest? Jak ta gra się nazywała? The Evil Within właśnie jeszcze dostała mi do nagrania. Też wrócę do tej gry spokojnie, bo to horrory uwielbiam, bardzo uwielbiam horrory. Taka krojo horojki, co nie? co tu jeszcze? Czy tam wtedy nagrywałem, czekajcie. Zaraz sobie przypomnę jeszcze teraz szybciutko. Morrowind. Do Morrowinda na razie chyba nie wrócę na razie. Nie wiem, zobaczymy. To jest chyba tak będzie tak jak z Risenem. A może kiedyś wrócę do tego Risena, co nie, ale nie, w ogóle nie w tym roku na razie jeszcze. Może w kolejnym, nie wiem, zobaczymy kto będzie jeszcze. Co tam jeszcze jest? Kurde. Wiem, że się jąkam teraz tak. Wiem, że tak mówię, co nie? Jakoś tak dziwnie. Co tam jeszcze? Kurde, no ja tam jeszcze w tej chwili powiem wam. Co tam jeszcze zacząłem? Co tam jeszcze zacząłem? Nie pamiętam już. Dobra, zaczynamy kampanię. Kurczę, nie, właśnie... nie, tutaj... tutaj nie ma kontrolnych punktów. Dobra, czekajcie, co by to sobie wziąć? Łatwy? Nie, nie wiem. W Far Cry 2
nie wiem jaki tam miałem poziom, czy średni, czy trudny, wyzwanie. Nie, weźmy sobie łatwy, żeby było łatwiutko, co nie? Dobrze, oglądajmy. No nie, nie ma to jak 1200 FPS-u przy nagrywaniu, no ludzie, jeszcze przy cutscence pierwszej, no ludzie. Kurde, wiecie, ta gra ma niecałe 64 mega karty graficznej, co nie? Niestety. Wiecie, stara gra niestety. Ale niestety stare gry są, wiecie, mniej... mniej wymagające, co nie, niż w te nowe, co nie? Od razu, o kurde. Chlup. Mam nadzieję, że będzie dobrze z dźwiękiem, ale zobaczymy jeszcze jak to będzie. O kurde, co? Do lawy skoczył? O kurde. Co to? Jakieś krokodyle? What the fuck? Jakieś lwy? What the hell? Co to w ogóle ma być? O kurde. Jacyś... ludzie. O kurde, granata rzucił ktoś. Oh fuck. Oh my god. Ale będzie pierdut. Tak myślałem. No dobra, się wczytuję. Oj, teraz. Troszkę powczytuje się gierka niestety. Znaczy szybko, szybko, szybko nawet. No wczytuj się. Bo chcę zacząć strzelaninę w lasach tropikalnych, tak można powiedzieć, w Afryce, co nie? Okej, już. Ej, what the hell, myślałem, że nie będzie nagrywać, o kurde. Trochę mniej FPS-ów mam teraz, dobra. Troszkę zmniejszyły się FPS-y od 1200 do 600 teraz. Nie ma tu 1600, kurde. What the fuck? Ej, o co taka man? Czekajcie, bo... Czekajcie. Ej, what the hell? Czekajcie, chwila. Opcja sterowania. Kucnięcie. Co? Serio? A, kontrol, dobra. Nie działa. V? Nie, V to jest skakanie. Czekajcie. Chwila, bo tu coś się... Czy mi się wydaje, że coś się zbugowało? Nie. Czekajcie, no kurde, chwila. Czekajcie, chwila, kurde, coś tu zbugowało mi się chyba. C, no dobra. A da się czymś to zapalić, jakąś latarką czy coś? Czekajcie, zaraz, niech no ja sobie tu... Lornetka, termowizja, nie, to nie. Latarka, mam. Czekajcie, zmienię sobie na... Na co by sobie tu zmienić latarkę, czekajcie chwilę. Latarka będzie... Nie, czekajcie, latarka num. Nie, czekajcie, sobie użyję. Coś jest na G, czy nie? Num 0, kurde. Jakie to jest porąbane. Bez kitu.
Ej, ale takiego czegoś nie było. What the fuck? O ej, o co to mam? Się zbugowałem teraz. No po prostu... Ta gra się zbugowała. What the fuck? Bez kitu. Ja pierdzielę. Co jest to gro? Ej, co jest? Co jest to gro? Coś tu się buguje, mi się wydaje, ale kudej, no. No chcę się chcę przejść tędy, no i co mi po tym? Czekajcie, mi się udało za pierwszym tamtym razem, co nie? Udało mi się skoczyć, no kurde, co jest? No bez kitu. Co za zbugowana gra, bez... Ja pierdzielę. Ja nie wierzę w to. Nie mogę, zaraz się wkurzę. Nie wierzę w to. Co tu się dzieje tu? Nie, tędy nie. What the fuck? O co kaman? Czekajcie, czekajcie, czekajcie chwilę, no. Ja pierdzielę, czekajcie. Jak tu jest jakieś, nie wiem, na przykład... chwila. Kucnięcie, nie. Czołganie się, V. Jezu. Jaka ta gra jest bugowana, bez kitu. Tam widzę... No dobra, okej, no fajnie, no dobra, wszystko w porządku jest, ale dlaczego tak się dzieje tu? No bez kitu! Jaka ta gra jest bugowana? Ja pierdzielę. No dobra, no, no, no. Okej, jestem tutaj. Ja pierdzielę. No dobra, jestem tu, no, no, no. No bez kitu. Da się tu kurde jakoś, nie wiem, od nowa? Wczytaj punkt, może teraz da rady. Czy na pewno chcesz... Zaraz, jeszcze raz, chwila, bo tu coś mi tu... Kurde. Czekajcie, tak? Jest, dobra, mam. Jezu, jak tu ciemnota była. Bez kitu, co nie? Dobra, udało mi się jednak. Kurde, jak tu ciemno. Muszę się stąd jakoś wydostać. No dobra, no, 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 no. O, widzę, że tu dubbing polski jest też. No dobra. Okej, czekajcie, jak to chwila. Wydostać się tędy trzeba. Czekajcie. Kontrol. Okej. Dobra. V. Dobra. Okej, teraz tędy. Tędy chyba się nie da wydostać. Tędy się nie da wydostać, tędy. Dobra, mam. Okej. No, 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 dawaj, 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 skakuj.
Słuchaj, śmieciu! Gdzieś tutaj słuchaj, śmieciu! Czerwonej hawajskiej koszuli! Jak tylko go zobaczysz, wezwij mnie natychmiast! Zrozumiano? Tak jest! Wyruszam! Oj, 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 oj. Dobra. Dobra, powoli, powoli, wydostanę się stąd. O kurde. Okej. Czekajcie, sprint. O shit. Halo. Jesteś tam? Halo, halo! Radio, jeśli mnie słyszysz. Wiem, że tam jesteś. Halolo! Cię, odkąd przybyliście tu z Val. Kim jesteś? Facetem, który ci powie, jak przeżyć. Mów mi, Doyle. Skąd mam wiedzieć, czy mogę ci ufać? Cóż, na początek co powiesz na to, że cię jeszcze nie wydałem? To radio ma czytnik sygnałów biologicznych, a skoro wiem, że tam jesteś, mogłem to już dawno zrobić. Mhm. Racja. Mów dalej. Słuchaj. Musisz spadać stamtąd jak najszybciej. Pomogę ci, ale nie masz zbyt dużo czasu. Jest tu wyjście, które prowadzi do małego obozu, ale uważaj, bo wszędzie jest pełno najemników. Najemników czy przeciwników? Przy okazji, nazywam się Jack Carp. Jack się nazywasz, tak? Ojoj! Ja tu przesunąłem! What the fuck? Według mojego raportu nosisz czerwoną koszulę. Nie, ja nie noszę czerwonej koszuli, ja nie. Będziesz się mniej rzucał w... Hej, dobre wieści. Teraz znacznie lepiej odbieram twój sygnał. Powinieneś przeszukać chaty, może jest tam broń i ekwipunek. Dobra, tylko... O kurde. Czekajcie, wolę się tu, powiem wam... Jakoś powoli przesuwać się, znaczy czołgać się, co nie, bo tu powiem wam, że tu jest niebezpiecznie w tym miejscu. Aha. Czekajcie. Nie wiem, czy był jakiś tu przeciwnik wcześniej. Wolę tu być bezpieczny, co nie, powiem wam szczerze teraz. Jakieś ptaki się odzywają, bez kitu. Idź powoli i unikaj kontaktu. Okej. Okay. Naprawdę nie chcesz zaalarmować strażników. No nie. Widziałeś coś? Osiedl. No co za cholerstwo. Ja pierdzielę, ledwo, o kurde. Nieważne, to pewnie nic. Dobre. Tam kolejny, widzę cię, ziomuś. Czekajcie, ten da się przejść? Da się jakoś przejść, dobra, fajnie. Bo jakie mam tu zadanie, czekajcie. Powoli idź, powoli, ziomuś. Znaczy ten Jack, co nie się nazywasz? Nazywa się ten nasz bohater w tej części oczywiście. Bardzo dobrze. Powoli, bo tu jest... Jack, udało mi się zlinkować twój kompas z moim nadajnikiem. Dobra. To oznacza, że mogę ci teraz wysyłać współrzędne. Dzięki temu będziesz przynajmniej mniej więcej wiedział, dokąd iść. Mhm. Dobra. Tutaj muszę iść, ta? Powoli. Chyba tutaj, co nie? Do tego domku. Tak mi się wydaje. Zaraz zobaczymy. Jest tu ktoś w ogóle w tym domku? To jest pytanie. Co nie? Bo tu nikogo nie widzę za bardzo na razie. Możesz zbadać okolice przez lornetkę. Zauważ, że urządzenie ma wzmacniacz dźwięku i wykrywacz ruchu. Doktor Krieger rozdał wszystkim lokalizatory, które możesz namierzyć za pomocą lornetki. Dobra, tylko jak? Pytanie.
Czekajcie, zaraz muszę zobaczyć sobie lornetka, ta B. Aha, tu jest. Robi się. Dobra, ale co mam tam zrobić w ogóle? Czekajcie, jest tu jakaś mapa? Iść do obozu? Aha, to jest już zrobione, tak? Ale do jakiego obozu mam iść? To jest pytanie. Powoli, 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 bo tu jest niebezpiecznie. Bo to są chyba nie nasi, co nie? Tam ci. Tak jest, to są nie nasi. Oho, ho, ho, ho. No proszę. Kurde, lipa trochę. Jak to było krążyć ich? Czekajcie, bo tam nie ma żadnego lasku w ogóle. Znaczy lasu. Ja muszę iść tam daleko, kurka wodna. No proszę. Czekajcie, przez wodę on będzie mógł pływać? No będzie mógł, co nie? Powoli, 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 powoli. Powinieneś zakraść się do któregoś z ich pojazdów i podjechać do lądowiska helikoptera. Jest po drugiej stronie wyspy. Stamtąd możesz zabrać jakąś łódź i uciec z wyspy. Po drugiej stronie, tutaj, tak? Czekajcie, tutaj dobrze mówię ten gościu nasz? Ten taki jakby lektor, czy jak mu tam? Czekajcie, łódź, 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 łódź. Chwila, bo tu ktoś łazi. Ohoho. Nie fajnie. Czekajcie. Te łodzie, gdzie są łodzie? Tu nie widzę żadnych łodzi. Czekajcie, muszę iść tutaj? Tam są jakieś łodzie, jak widzicie, widzicie? Nie, wydawało mi się, sorry. Wybaczcie. Myślałem, że co jakieś łodzie, jednak nie. A co muszę zrobić? Iść do obozu, ale to jest... Ten o... Fuck. To było nie... To było... Niechcący. Niepotrzebnie wystrzeliłem, kurde mole. Niepotrzebnie, powiem wam szczerze w tej chwili. Ajajajajaj. No dobra, powoli lecimy, powoli, powoli. Czekajcie, tam mamy dojść. Nie wiem co to znaczy takie żółte, widzicie? Tak jakby... strzałka taka, czy mi się wydaje? Oho, ho, ho. Co to było? Znalazłem go! Jesteś mój! Ruszaj się! Uważaj, najemnicy są szkoleni do działania w grupach. Jeśli zaalarmujesz jednego, sprowadź innych. No weź to! O cholera! Gdzie ten helikopter poleciał? Czekajcie, czekajcie, powoli, powoli. Spadaj, głupi dziku. Spadaj stąd, głupi dziku. Dobrze robisz, dobrze, bardzo dobrze. Idź do obozu, dobra, powoli. Nowe zadanie? Ukradnij pojazd. Aha, ten pojazd mam ukraść, tak? Na to wygląda. Bo tu innego pojazdu chyba nie ma. Czy jak to jest? Czekajcie, zaraz zobaczymy. Tam są ludzie. Oho, ho, ho, ho. O shit. No bez kitu. Serio? Sądzę, że trzymają wal w stacji paliwowej na starym lotniskowcu. Niestety, musisz to sprawdzić z bliska. Lotniskowcu?
O ja pierdziel! No bez kitu! Czego on tak dziwnie jedzie? Teraz najemnicy Crowa zamontowali na nim stację paliwową dla śmigłowców. Jak to fajnie wygląda, powiem wam. Jeszcze nic nie widziałeś. Po prostu uważaj. Tędy on jechać? O ja pierdziele. Ale fajnie się jeździ, powiem wam, tutaj tymi... O ja... Oj. Fajnie się jedzie pojazdami, powiem wam tutaj. Serio. O ja pierdziele. Ale fajnie. Widziałeś to? Tak, widziałem to. Hej, kto tam? Ja jadę. Ale fajnie. No nie wierzę. Fajnie się jeździ pojazdami, powiem wam szczerze, tutaj w tej części. Gdzie mam jechać? Udaj się do lotniskowca. No dobra. Wtedy nie wiem, czy da się wjechać w ogóle. Aha, da się. Oj. Dobra, Doyle. Widzę lotniskowiec. Jak mam się do niego dostać? O ja pierdzielę. Byłem tam tylko raz, ale pamiętam, że w jednej z burt była dziura. Powinieneś dać radę wejść tamtędy. O, jest! Ruszam. Czekajcie, to chyba powoli tutaj. Czekajcie, tu mi się wydaje, że jest chyba... wejście tutaj chyba do tego lotniskowca, tak mi się wydaje w tej chwili. Bo ja wam, że fajnie się jeździ tu pojazdami. Czekajcie, czy mi się wydawało... Czy ja tam widziałem? Jest! O kurde! Fuck, strzelają do mnie, skurczybyku ty! O ja pierdziele. Tam jest! Granat! Co tam się dzieje? Udało się, jest! Dobrze, czy mi się nie udało? Pytanie teraz takie, chyba nie. Ale nie, jak się gra wczytuje, chyba dobrze zrobiłem. A zaraz się dowiemy. Cholera, jestem odcięty. Jack, idź na szczyt lotniskowca. Powinieneś znaleźć łódź na górnym pokładzie. Skoro już jesteś na lotniskowcu, próbuj znaleźć jakieś ślady fal. Musimy wiedzieć, dokąd ją zabierają. Okej, nowe zadanie. Znać kogo? Okej, powoli, o kurde. Oj. Słyszałeś to? Co to było? Natychmiast zgłosić się do stacji paliwowej. Powtarzam, drużyna Alfa wzywa... Tam! Kto tam jest? Co tu się stało? Już! Ale fajnie tu się strzela, no proszę. No proszę, bardzo dobrze. Czekajcie, tam byliśmy. Uwaga, cały personel. Osiedl. Widzisz coś? Najwyższego alarmu. Pierwsza! Nietypowa sytuacja. Bardzo dobrze. Pilnujcie się! Powoli. Powolutku. Czekajcie, się tu przeładuje się oczywiście. No czy przeładuje broń. Co nie? Czekajcie, na górę da się wejść? Czy jak to jest z góry? Okej, nikogo nie ma, bardzo dobrze. Co to jest w ogóle? To co jakieś chyba... się wydaje... Kurde, jak tu ciemnota jest. Czekajcie, to jest tu jakieś wejście? A jest tu. Aha, zablokowane, no dobra. Wiedziałem, by tu coś będzie, jakaś blokada. Znaczy może... Znaczy... Dobra, nie wiedziałem, żartuję. Nie wiedziałem w ogóle. Tu jest jakaś blokada. Co nie? Dobra, czekajcie, tędy sobie wyjdziemy. Tam nie ma żadnej bloki. Co tu pisze? O Jezu, co tu pisze? Jakieś chińskie znaczki, no proszę. No proszę, kurde. Chrysto! O, jakie mocni są! Oj, what the fuck? Fuck, leżysz? Jestem ktoś? Przeładuje się oczywiście. Przeładuje broń, a nie się przyładuje, co nie? Co ja to gadam, jakieś głupoty, co nie? Trochę. Dobra, powoli. Nie ma tu zapisu. Kurde, szkoda, powiem wam, że tu nie ma zapisu takiego szybkiego. Czekajcie, jest tu coś? Jakieś wejście? Nie ma. Nie, jest jakieś wejście, musi być.
Właśnie, nie ma. Dobra, myślałem, że nie ma. Myślałem, że jest, znaczy, kurde, też się już mylam. Trochę, a ten to najlepszy z gościu. Fajnie, kurde, siedzi, co nie. A co się... Tam chyba nie... Nie, tam się nie da wejść. Tam się nie da. Tutaj byłem? Chyba nie byłem. Nie byłem? Czekajcie, chyba nie byłem. Nie byłem. Czy byłem? Nie był. A nie, tam jest wejście. Tam do tego chyba. Czekajcie. To chyba muszę przeskoczyć przez ten... Czekajcie, zaraz. Niech ja tu ogarnę sobie najpierw te wejście. Te wejścia, co nie? To chyba muszę... Czekajcie. Tu byłem już. Tu już byłem, dobra. Okej. Tu też już chyba... Tu już byłem chyba. Czekajcie chwilę, no kurde. Pewnie jakieś zwierzę, serio, gościu, co ty to gadasz? Głupoty gadasz, wiesz o tym? Kurde, tu byłem? Czekajcie chwilę, ja muszę sobie tu ogarnąć się drogi, powiem wam. Tu jest zablokowane. To tutaj muszę jakoś wejść. Czekajcie, droga idzie jeszcze do tego, którędy idzie. Tu, a tu jeszcze jakieś wejście. A... Tutaj nie da się. Tu już byłem chyba. Właśnie, już tu byłem. Czego ja tu będę latał tak kilka razy na ten... tymi samymi drogami? Czekajcie, tu chyba nie byłem. Nie. Chyba coś widziałem. Jak mam tam wejść? O, tędy chyba. Dobrych. W okolicy... Dorwać go! Mężczyzna średniego wzrostu i budowy nosi czerwoną hawajską koszulę. Intrus jest... Co tu się stało? Teraz cię dorwę! Bardzo dobrze. Oj, cicho. Osiet! Gdzie ty jesteś, ziomuś? Dedaj, kurde. Ty, kutasiarzu. Ale nie, powiem wam, że mi się podoba ta część. Bardzo dobra część. O, ups. Nie fajnie. Dobra, mam amunicję, bardzo dobrze. O kurde. Nie da się tego zniszczyć? Słyszałeś coś? Cholera jasna. Słuchaj, Jack. Robię co mogę, śledząc i ciebie, i wrogów. Ale sygnał jest przytłumiony przez to cholerne żelazwo. W tej chwili musisz radzić sobie sam. Zgłosić się na pokład trzeci. Widzisz coś? Skąd on się tutaj wziął? Co on jest? Jakie... Słyszałeś to? Dlaczego? Daj się, koleś! Daj, ziomuś! Bardzo dobrze, dawaj, daj! Kurde, nie mogę trafić, fuck! Rozwalę cię na kawałki! O kurde! O ja pierdziele, nie! Spadaj! Idziesz w piach! Czekajcie, żeby nie paść od razu. Bardzo dobrze. Pogryź mnie w dupę! Co? Bolało! No, bardzo. Nie ma tu żadnego... O kurde, wiedziałem, trafili jednym headshotem we mnie. Ajajaj, czekajcie, gdzie to jest? Tutaj chyba, co nie? Ostatnie. Oha, okej. Co to było? Dorwać go! Co tu się stało? Co tu się stanęło? Oh fuck.
Dobra, czekajcie, ja sobie wezmę tę broń. A ja chcę to broń wziąć sobie. Czekajcie, chyba R. Nie. Nie da się wziąć tego? Ej, chcę broń sobie wziąć. O, jest! Mam! Bardzo dobra broń. Zobaczymy, jak ona będzie się tu prezentować, co nie? Robię co mogę, śledząc i ciebie i wrogów. Dobra. Ale sygnał jest przytłumiony, co to... Ale mam żyć mało! What the fuck? Czekajcie, inaczej. Widziałeś coś? Bardzo dobrze. Jest tu ktoś jeszcze? Dobra, czekajcie. Gdzie on jest? Tutaj. Gdzie on uciekł? Nigdzie. Jestem tu, gdzie jestem. Aha, oni stąd zjechali, ta? Okej, dobra. Jeszcze tu się zaraz... No już idź, no, kurde. Nie tędy, tylko tędy. Jak zwykle zapominam, którędy mam iść, co nie? Czas na kopanie tego, wszystko w porządku? Ho, jak pięknie. Poleciał, dobre. Teraz cię dorwę. Bardzo dobre strzelanie. Nadciągają uszkodzone pojazdy. Przygotować się do ich odbioru. Oho, nie fajnie. Jakiś ślad wal? Nie, chyba że była sprytnie przebrana za tego najemnika, który próbował mnie zabić. Dobra. Bardzo dobrze. O kurde. No proszę. O, jaki dobry headshot, no proszę, kurde. Ta, to chodź tu, no chodź. Wszyscy inżynierowie i technicy, zacząć. Co mam tu zrobić? Nic mam nic tu nie robić. Mają być dokładnie sprawdzone. No dobra. No jak tak mówicie, to sobie sprawdzaj ta wszystko. Dobra, tu. Podoba ci się? No, nie podoba mi się, no. Kopię ci tyłek. Dobra. Nikogo nie ma tu już? Więcej? Dobra. Bardzo dobrze. Czekajcie, ja tu chyba zapomniałem drogi jeszcze tu do innych. Czekajcie, tu coś było? Do wszystkich. Przypominam, każda nietypowa sytuacja ma być natychmiast zgłoszona przełożonemu. Ehe, dobra, spoko, fajnie. Jak tu i tak wybici już są wszyscy praktycznie. Chyba. Bo mogło być jeszcze gdzieś tutaj, co nie? O, proszę! O, shit, kurde, ajajajajaj! Niepotrzebnie na chama się pcham, co nie? Dobra, wczytujemy sobie to. O, dobra. Bardzo dobrze, a masz? Oś kurde, ajajaj, to było ten, niechcący, co nie? Kurde, co za... O, ale mi headshot, no, no proszę. Ajajajajaj, to co to było? Jeszcze raz, czekajcie. Co? Co żeś ty powiedział, ziomuś? What the fuck? Co to było? Ej, bez przesady już z takim headshotem. Oj, fuck. Czekajcie, od razu idziemy na tego. Dobra. O, shit. Fuck, tam jest na górze. Widziałem cię, ziomuś. Widziałem cię, kurde. O, dzięki Bogu, że tu kamizelka chociaż jest jakaś. Gdzie on uciekł? Mam twój numer. Ta? Czy tam jest?
czas na kopanie tyłka. Co jest? Strzelę ci w twarz. Dawaj. Trafisz we mnie? Rozwalę cię na kawałki. A nie da się tędy wejść, dobra. Dobra, powoli, powoli, tu powoli, powoli. Tu chyba jest wejście. Nie ma wejścia? Ej, no co jest? O, shit! Tu ktoś we mnie trafił. Gdzie oni są? Tu gdzieś na górze chyba. Tu jest jakiś. A, widzę cię, ziomuś. Dobrze. Lecę, bo chcę, bo mi się... Tam, tam. A co? What the fuck? Skocz tu. Ej, no co jest? Dobra. Ale ma mało żyć. O, shit. Wdepczę cię w ziemię. Oj, 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 oj. Gdzie oni są? Bardzo dobrze. Dobra. Dobra, dobra, dawaj, 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 dawaj. Wbijaj, wbijaj. Jesteśmy zaatakowani. On chyba szuka tej dziewczyny. Nie znajdzie jej. Zabieramy ją do bunkra. Bez odbioru. Wychodzi na to, że sami musimy się bronić. Idę po ciebie. O, ja... O, co my tu mamy? Jakieś lornetkę? O, jakieś papiery mamy. Nie ma tu Val, ale znalazłem jej aparat. Jest też teczka jakiegoś wesołka nazwiskiem Krieger. Krieger, Krieger. Aha, to ty jesteś, tak? Ten archipelag to idealne miejsce na moje badania. Te wyspy leżą daleko od międzynarodowych szlaków handlowych. Mogę prowadzić badania bez obaw, że pojawi się tutaj ktoś z zewnątrz. To zajmie trochę czasu, ale przyszłość ludzkości zależy od sukcesu moich badań. Nie zawiodę mojego przeznaczenia. Mhm, dobra. Doyle, zabierają Val do miejsca, które nazywają bunkrem. Gdzie to jest? Znam to miejsce, ale jest silnie strzeżone. Znajdź łódź, spotkamy się. Jestem w drodze. Aha, dobra. Dobra, czekajcie, tu coś... O właśnie, o to mi chodziło. O właśnie, latarkę sobie zapalę jeszcze na dodatek. Dobra, teraz jakoś trzeba będzie się stąd wydostać, co nie? Widzisz coś? No, widzę, ciebie. Uwaga, cały personel! Już jesteś mój! Chcesz trochę? Co tu się stało? Chcesz więcej? Bardzo dobrze, dedać! Nie z tej strony, czekajcie, z tej strony. O kurde, o shit. Czym on tak napier... O shit, czym on tak napierdziela tamten? O ja pierdziele. Dobra, czekajcie, jakbyś trzeba ich zabić, co nie? Tych ziomków. Dobra. Ja pier... No bez kitu. Ajajajajaj, nie fajnie, nie fajnie. Czekajcie, wczytujemy jeszcze raz. Alarm Delta. Wszystkie jednostki, kod Delta. Co tu się dzieje? Jasne. O ja pierdziele. Ej, no jakim cudem? O ja cię kręcę. Jak to zrobić? Czekajcie, bo my co musimy zrobić? Czekajcie, znać łódkę. Ale to na dół mam iść? Na górę? What the fuck? Ja pierdziele. Z czego nie tak zapierdzielają? No bez kitu. Ja cię pier... Nie mogę już. Czekajcie, znać łódkę, ale to na górę muszę iść. Ale jak ja mam to zrobić? Szybko, 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 szybko. Kurde! Dwa razy ten...
Aj, zaatakują i już przegram, no bez... Nie da się tak zabić tego spiruny głupiego. Ojeju. To jest głupie właśnie. Oni specjalnie się chowają tam, skurczybyki. Ajajajajaj, nie fajnie. Znajdź łódkę. No dobra, zaraz znajdziemy. Tu nie pisze żadnych tych statystyki. Szkoda. No szybko, na dół! O Jezu, nie o to mi chodziło. Aj, shit. Nie o to mi chodziło, dobra. Ale oberwał trochę już. Dobra. Jeszcze raz. Tylko ja tu nie mam żadnej tej. O je, fe. No co za... Ajajaj, nie fajnie. Kurde, jak mam to zrobić? O ja pierdziele. O fuck, jak ja mam to zrobić? O ho ho, nie fajnie. Czekajcie, my musimy iść na górę na pewno. Najgorszy to jest ten... What the fuck? No proszę was. No co za głupie ludzie, przeciwnicy. Dobrze moi drodzy, widzimy się oczywiście w kolejnym odcinku. I cóż, i cześć.